Jak marketerzy radzą sobie z GA4? To jest pytanie, w którym można by odpowiedzieć tym naszym najbardziej znienawidzonym: to zależy. Wydaje mi się, że jest coraz lepiej. Jest fajnie, bo niektórzy mają już swoje dashboardy, ustawione raporty pod siebie, modyfikują bibliotekę, więc te raporty są wszystkie dostosowane do ich potrzeb. I to jest właściwie takie clue GA4, że to są puzzle, które sobie trochę trzeba ułożyć. Druga część marketerów nigdy nie potrzebowała GA4 jako narzędzia, potrzebowała danych. I oni też sobie super radzą, bo mają co? Looker Studio. I tam mają swoje znowu dashboardy. I właściwie wskoczyliśmy na taki wyższy poziom, bo to, co dla nas było przełomowe kiedyś i wielkim wyróżnikiem, jak dostarczaliśmy raporty klientom właśnie w Looker Studio, to widzę, że coraz częściej klienci in-house, inne agencje też zaczynają budować te raporty po to, żeby nie musieć wchodzić do Analyticsa. A czy jeszcze przed nami jest długa droga? Oczywiście, dlatego że wiele osób nie do końca rozumie dane, nie wie, czym różnią się wymiary konkretne, podejmuje decyzje na podstawie trochę błędnie analizowanych rzeczy i zapomina o tym, że Analytics jest do oceny trendów i Analytics jest narzędziem nie do patrzenia na liczby jako licznik, tylko do podejmowania decyzji. Więc wydaje mi się, że zawsze więcej można wdrożyć na podstawie danych z Analyticsa rzeczy na strony docelowe, zmiany w kampaniach i wyjść poza ekosystem Google'a, bo Analytics też świetnie będzie mierzył e-mail marketing, media społecznościowe, jeżeli oczywiście tagujemy to dobrze parametrami UTM. AI jest ogromną zmianą dla SEM, jest zmianą na plus według mnie, ze względu na to, że my już od dawna pracujemy z systemami opartymi o AI. To nie było takie modne jak generatywne AI z czatem GPT na czele, ale Google ustawia swoje wyniki od dawna w oparciu o te technologie. Jedyne, co może zrobili według niektórych źle, to nie udostępnili modelu na czas publicznie. Oczywiście teraz jest model Gemini, można go testować, natomiast mi się wydaje, że najważniejsze, jeżeli chodzi o SEM, to jest to, żeby pamiętać, że AI nas wspomaga. I możemy automatyzować bardzo dużo i takie platformy są dostępne na rynku od lat, oparte o taki AI, w którym jest po prostu dużo warunków, jeśli to, jeśli alert, to zrób coś tam. I to zawsze z nami było. Nie dajcie się złapać na takie pułapki, że jest platforma, która wam zastąpi coś, albo że już nie będzie specjalistów, bo biznes będzie pracował z platformą, która od A do Z coś zrobi. My to przerabialiśmy wielokrotnie, z wieloma platformami. Zawsze jest pomoc potrzebna osoby decyzyjnej pod kątem jakiegoś kierunku, współpracy z biznesem, zmiany strony docelowej. Czyli co się dzieje? My wreszcie mamy więcej czasu jako specjalista, nieważne czy SEO, czy od Google Adsów, na to, żeby popracować nad copy, popracować nad przekazem, stworzyć faktyczne wyróżniki i trochę wpłynąć na to, jak dany produkt czy usługa jest prezentowana. Wychodzimy na strony docelowe, wychodzimy nawet na pewne taktyki, budujemy cały lejek, więc jest więcej czasu po prostu na kreatywność. I najgorsze, co można zrobić, to pójść za bardzo w jedną albo w drugą stronę, czyli podjąć decyzję, to już mi jest niepotrzebne, wszystko oddaję AI, wpadamy w pułapki Google'a, takie jak automatyczne ustawienia rekomendacji, performance max bez kontrolowania, albo pójście w drugą stronę, absolutnie nie używam AI, to jest zły pomysł. Brakuje nam wtedy inspiracji, brakuje nam przewagi, jaką ta technologia daje w obu tych polach, i w SEO, i w Google Adsach. Wydaje mi się, że obecnie w branży są dwa ważne trendy, oczywiście pomijając całą otoczkę AI, wiadomo, że teraz mamy rok AI i będziemy mieli jeszcze pewnie przez 6 lat, ale pierwszy trend to jest zmiana pracy ze specjalistami. Z takich specjalistów agencyjnych, czy freelancerów, czy in-house'ów, z osób, które po prostu wykonują swoją pracę w jakimś interfejsie, zmieniają się w kogoś, kto ma być partnerem i wspierać, i jest częścią marketingu. Czyli możemy dowiedzieć się od swojego SEO-owca nie tylko, że robi swoją robotę i dostarcza nam ruch, ale jakie słowa kluczowe są ważne, gdzie musimy zainwestować w treść, jak tworzyć strategię content recyclingu, który będzie miał wpływ na nasze media społecznościowe. Nagle robimy lepsze rolki w oparciu o dane z Google Ads. To, że to się zaczyna mocniej zazębiać i że te osoby wychodzą poza swoją taką skorupę, z której nie wychodziły wcześniej, to jest jedna duża zmiana i możemy spodziewać się, że idąc do dobrej agencji, rozmawiając z dobrym specjalistą, on wreszcie nam powie: nie rób tej kampanii, ta strona jest zła, zmień produkt pod tym względem, zrobimy dobrą analizę konkurencji. To jest na pewno duży trend, bo obserwuję go w tym, jak się pracuje lepiej z klientami, jak lepiej dowozi się wyniki, nie tylko bawiąc się w samym interfejsie danego narzędzia, tylko po prostu holistycznie.
drugi trend, na który warto zwrócić uwagę, on już jest bardzo długo na rynku, ale coraz mocniej się przebija, bo mamy to więcej czasu i więcej narzędzi. Będzie troszkę trudniej bez danych analitycznych w przyszłości. Chodzi o personalizację treści, czyli nie sprzedaję rowerów górskich, tylko sprzedaję rowery górskie do rodziców małych dzieci, bo one chcą mieć taką zabawkę i od razu im wyjaśniam kwestie bezpieczeństwa, dosprzedam kask i tak dalej, albo do kogoś, dla którego, dla tej osoby rowery to jest całe ich życie, albo do kogoś, kto myśli o rowerze jako narzędziu do osiągnięcia lepszego poziomu zdrowia. I takie kampanie coraz łatwiej robić. Mamy do tego lepsze narzędzia, zarówno w Meta Adsach, Microsoft Adsach czy Google Adsach. I dzięki temu ten marketing wchodzi na trochę większy poziom. I faktycznie zaczyna pomagać użytkownikom rozwiązywać problemy. Z drugiej strony jest bardziej efektywny, bo zamiast pchać wszystkim ten sam produkt, my wiemy, kto go częściej kupi, kto jest lepszym klientem i po prostu segmentujemy to znacznie, znacznie lepiej.